Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Patryk Nocek, specjalista od prowadzenia takich inwestycji. Cześć Patryk. Cześć Robert. Bardzo miło mi, że się widzimy, a ja Ciebie zapraszam do jednego z mieszkań, które mamy tutaj wyremontowanych, żebyśmy mogli porozmawiać. No to idziemy. Chodźmy. Witam dzisiaj serdecznie mojego gościa. Witaj Patryk ponownie. Widzieliśmy się przed chwilą na dole, widzieliście inwestycję NeoTeo, w której się właśnie znajdujemy. Patryka znam od jakiegoś czasu i w ogóle bardzo fajnie się dogadaliśmy, ponieważ Patryk napisał do mnie 3 dni temu: cześć Robert, słuchaj, chciałbym z Tobą nagrać jakiś wywiad. Ja mówię, fajnie, bo dzisiaj też cały dzień myślę o tym, żeby do Ciebie też się odezwać. Więc czasem świat sam się, że tak powiem, układa w taki sposób, że przyciągamy odpowiednie osoby. Bardzo się cieszę, Patryk, że się mamy okazję widzieć. Patryk prowadzi swój kanał YouTube'owy, więc bardzo gorąco, bardzo serdecznie zapraszam Was do tego, żebyście zapoznali się z kanałem Patryka, dlatego że Patryk jest ekspertem od inwestycji budowlanych, tak można to nazwać, czy stricte deweloperskich. Nie tylko deweloperskie, ale tak myślę, że te budowlane i dobrze. To, czym się zajmujesz, można najprościej określić jako zastępstwo inwestorskie. Bo to inaczej o sobie mówisz. Ja to rozumiem w ten sposób. Jak to można nazwać? Wiesz co, no ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i cześć wszystkim. Ja zajmuję się tak naprawdę, swoje usługi dzielę na 3 takie obszary. I pierwszym z nich to jest, dotychczas to był mój udział, co chcę za jakiś czas zmienić. Jest to kierownik projektu. Kierownik projektu budowlanego. I tak jak mówiłem, dotychczas robię to ja, natomiast moim celem jest to, żeby to również zdelegować, żeby to wykonywały inne osoby, żebym po prostu zatrudniał kierowników projektu. I to jest ten pierwszy obszar, czyli zarządzanie inwestycją budowlaną. Drugi obszar, bardzo mocno połączony z tym pierwszym, i on wchodzi do realizacji w momencie, kiedy inwestycja startuje, czyli startujemy z budową, i to jest nadzór inwestycyjny. I tutaj dorzucam od siebie inżynierów, jest to inżynier budowlany, sanitarny, elektryczny, inspektor nadzoru inwestorskiego. Jest to osoba, która nadzoruje budowę pod względem technicznym, jakościowym, terminowym. Po prostu jest to, tak jak masz kierownika budowy, który prowadzi tą budowę, to inspektor nadzoru jest osobą, która sprawdza tego kierownika budowy. I tak samo, jak jest kierownik robót elektrycznych, sanitarnych, to ma on swój odpowiednik po naszej stronie tej nadzorczej. Jest to właśnie również inżynier w odpowiedniej branży, żeby ich sprawdzać. I to jest ten drugi obszar. Trzeci, trochę mniej związany, ale również to łączymy, bo robimy to na tych samych inwestycjach. Projektujemy wnętrza, ale też troszkę nie za bardzo te wnętrza mieszkalne, chociaż do tego też się przymierzamy, to robiliśmy wcześniej. Teraz głównie skupiliśmy się na wnętrzach komercyjnych. Czyli na przykład wybudowaliśmy akademik, no to tam zaprojektowaliśmy wnętrza całego tego akademika. Wybudowaliśmy inwestycję mieszkaniową wielorodzinną, no to zaprojektowaliśmy wszystkie wnętrza wspólne. Korytarze, klatki schodowe, jakaś strefa wejściowa, rowerownie i tak dalej. Czyli to jest ten trzeci obszar, czyli projektowanie wnętrz. Wszystko to razem ze sobą łączymy. No i tym się mniej więcej zajmuję. Okej, no właśnie jak my się poznaliśmy, pamiętam, to było dla mnie bardzo ciekawe. Nawet myślałem sobie, kurczę, prowadzę taką jedną inwestycję. To czyli może jakieś minimum, przy którym zaczynasz pracować. No właśnie. I pamiętam, że spodziewałeś mi za dużą kwotę i mówię, nie, to ja mam za mały projekt. To jakie projekty obsługujesz? Takie najmniejsze, największe? Wiesz co, do tej pory skupialiśmy się głównie na inwestycjach przede wszystkim, które są realizowane przez generalnego wykonawcę, bo inwestycje możemy podzielić na 2 różne sposoby ich prowadzenia. Dwa najbardziej popularne jest to system gospodarczy, czyli taki, w którym sam deweloper, inwestor zatrudnia sobie poszczególne firmy i sam sobie kompletuje po prostu tych wykonawców, a drugi system to system generalnego wykonawcy, czyli jest jeden wykonawca, który bierze odpowiedzialność i dużo ryzyk jemu się sprzedaje w ramach tego kontraktu i on później sobie kontraktuje tych podwykonawców, może ma też własne siły i te dwa sposoby prowadzenia inwestycji troszkę się od siebie różnią. I my dotychczas przynajmniej specjalizujemy się w tym systemie generalnego wykonawcy, żeby jego nadzorować, dobrze dopilnować, mamy dobrze poukładane pod to procedury, prowadzimy notatki z narad. Tych elementów jest bardzo dużo, więc tak może nie będę tego mocno rozwijał, natomiast w tym obszarze się specjalizujemy i specjalizujemy się również w budownictwie kubaturowym, czyli nie obsługujemy, nie wiem, dróg, mostów, jakiejś hydrotechniki i tak dalej, tylko w budownictwie po prostu, gdzie stawiamy budynek.
I też dotychczas jeszcze nie obsługiwaliśmy inwestycji związanych na przykład z przemysłem. To też jest troszkę inny obszar. Bardziej skupiamy się na mieszkaniówce wielorodzinnej. Właśnie był też akademik. Tego typu inwestycje. Okej, okay, no dobra, ale teraz czy jest jakaś skala minimum albo maksimum, którą jesteś w stanie obsłużyć? No bo to też ktoś buduje 20 budynków, to z kogoś takiego, z takiej firmy jak ty będzie korzystał, czy inaczej to należy rozwiązać? Czy wiesz, z takiej firmy jak ja, no to w zasadzie nie masz żadnej skali, od której się zaczyna, bo ludzie korzystają z tego typu firm, nawet budując swój własny dom. Więc ja po prostu sobie gdzieś tam obrałem w swoim doświadczeniu takie jakieś klapki, zakładam sobie na oczy na te większe inwestycje. Natomiast nie chciałbym teraz mówić o jakiejś konkretnej kwocie, bo trochę wydaje mi się, że możliwe, że to w najbliższym czasie będzie się u mnie zmieniało, więc nie chciałbym tutaj ograniczać się na jakieś wielkości inwestycji. Natomiast to też warto podejść do tego od drugiej strony, czyli przy jakiej skali inwestycji zaczyna się opłacać generalny wykonawca. I tu też tych generalnych wykonawców można podzielić na różnych, bo możesz też budować dla siebie domek jednorodzinny i wziąć generalnego wykonawcę. Ale ja tutaj bardziej mam na myśli takich generalnych wykonawców działających profesjonalnie, mających większe struktury, takich większych generalnych wykonawców, którzy po prostu obsługują większe inwestycje. I według mnie taki duży generalny wykonawca zaczyna mieć sens, bo po jego stronie jest sporo kosztów, których nie ma u tych mniejszych generalnych wykonawców. Różne zarządy, fury dla tych wszystkich osób, duże biura, duże rozbudowane struktury i to po prostu kosztuje. Ja sobie kiedyś tak przekalkulowałem, że skala inwestycji, gdzie ten duży generalny wykonawca, te koszty zaczynają się wreszcie rozkładać poprzez właśnie skalę inwestycji, to jest mniej więcej 15-20 milionów. I takie tego typu inwestycje dotychczas obsługujemy minimum, były też takie za 40 milionów, teraz te koszty tak rosną, że te inwestycje 40-milionowe się robią dużo większe, także no to tego... Czyli biorąc pod uwagę pod wielkość metrów kwadratowych, to jest jakieś 2,5 do 3 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszkań. Tak mniej więcej trzeba by było to zobaczyć. Okej, czyli są takie średnie tak naprawdę wielkości, czyli te mniejsze należałoby, kalkulowałbyś, że należałoby to inaczej zrobić. Okej, to jest bardzo ciekawe. To powiedz mi jedną rzecz, no bo obserwujesz tak naprawdę rynek deweloperski od środka. Czyli nie od strony konsumenta, nie od strony marketingu i sprzedaży, tylko od tak naprawdę od kuchni. Jak to w ogóle wygląda teraz, jeżeli chodzi o deweloperkę? Sam powiedziałeś, że koszty były założone jakieś, potem wyszły dużo wyższe. Jakiego rodzaju są to problemy później? Jak to deweloperzy odbierają? Czy to ułatwia ci pracę, utrudnia? Wiesz co, no rynek teraz jest bardzo, bardzo trudny, bo koszty bardzo wzrosły. I teraz te koszty są nieprzewidywalne. I powiem ci, że w ogóle teraz na przykład bardzo trudno jest uzyskać ofertę ryczałtową od generalnego wykonawcy. Czyli żebyś miał zamknięty koszt tego kontraktu jedną kwotą, tylko jednak teraz ci generalni wykonawcy wymagają zapisów w umowach, które będą waloryzację przewidywały jakąś tego kontraktu, bądź w ogóle są takie formuły kontraktu jak open book, czyli w ogóle, że współpracujesz z tym generalnym wykonawcą i on się otwiera do ciebie ze swoimi kosztami i tak dalej i próbujesz jakoś znegocjować tych podwykonawców wspólnie, może znaleźć swoich, po prostu bardziej uczestniczysz w tym procesie. Ja jednak uważam, że generalny wykonawca ma sens wtedy, kiedy faktycznie ta cena jest ryczałtowa, a teraz o nią coraz trudniej. Co więcej, nawet jeżeli tą ofertę ryczałtową uzyskasz, to nie masz pewności, co się wydarzy na rynku materiałów i usług budowlanych, bo ty sobie podpiszesz kontrakt ryczałtowy, ale jak pokazuje doświadczenie teraz, te kontrakty wszystkie są negocjowane ponownie na nowych warunkach. Ponieważ no to też nie chodzi o to, żeby tego generalnego wykonawcę utopić, tylko jest jakaś partnerstwo w tym biznesie musi zaistnieć, więc musisz doprowadzić do tego, że po prostu ten wykonawca skończy tą budowę. No i teraz tego typu problemy sprawiają, że po prostu na rynku nie jest łatwo. Mi się zdarzyła taka sytuacja 2 miesiące temu, gdzie podpisałem umowę na generalny, znaczy z jednym generalnym wykonawcą na remont 3 budynków i on po tygodniu przyniósł mi wycenę o 50% wyższą. Po tygodniu, po podpisaniu umowy i tak dalej. Więc jak gdyby dla mnie to było kompletnie nieakceptowalne. Rozumiem, że jest niepewność. Też moim celem nie było utopienie tej drugiej strony, tylko daliśmy zapis o nie tyle o waloryzacji, o jakiś wskaźnik,
Tylko mieliśmy do wyboru aktualne ceny na dzień zakupu z Seko Cenbudu albo z trzech wybranych hurtowni, z których brałby te materiały i wyliczamy średnią w jakiś sposób, żeby to było faktycznie, żeby rzeczywiście go nie utopić, ale żebyśmy nie przepłacali w żaden sposób. No okej, okay, ale dobra, no, skoro mówisz, że ceny są materiałów nieprzewidywalne w jakiś sposób, a równocześnie deweloperzy teraz, mówi się, wstrzymali się z budowami. No i to myślę, że jest jeden z głównych czynników. No dwa czynniki ja bym tutaj podniósł tak najbardziej, czyli jedna to jest właśnie nieprzewidywalność cen i w ogóle duży wzrost, jeżeli chodzi o wytworzenie metra kwadratowego, a z drugiej strony bardzo słaby popyt na mieszkania, który zmalał. Po prostu ludzie też zaciągają ręczny z decyzjami o zakupie, czekają, może ceny pójdą w dół, może kredytu nie dostanie, czeka, aż będzie lepsza zdolność. No tych powodów jest wiele. W każdym razie właśnie ten po jednej stronie popyt u klientów, a po drugiej stronie wysokie i nieprzewidywalne koszty, jeżeli chodzi o wytworzenie. Czy zdarza się, albo czy w Twojej historii, to co obserwowałeś w Twojej historii, Twojej pracy, zdarzyło się, że deweloper na etapie budowy sprzedał z jakimś tam swoim założonym narzutem, po czym okazało się, że ceny materiałów poszły tak do góry i robocizny i wszystkiego, że faktycznie ceny sprzedaży, które miał, są poniżej kosztów? No, wydaje mi się, że teraz jest taki jeden projekt, przy którym być może to się wydarzyło. Nie jestem pewien, bo też jakby nie uczestniczę w tym procesie aż tak bardzo po stronie sprzedaży, żeby to powiedzieć. Natomiast tak jak wydaje mi się, że takie coś mogło mieć miejsce. Nie chcę tutaj skłamać, więc nie będę tego jakoś mocno rozwijał. Natomiast z tego, co się orientuję, to w nowej ustawie deweloperskiej została wprowadzona właśnie możliwość waloryzacji ceny zakupu mieszkania z klientami. To też ciekawe, bo zobacz sobie, że dotychczas jak klient kupował mieszkanie, no to on był pewny, że jak podpisał na akcie notarialnym daną cenę, no to ona będzie taka. Czyli tak zwany fixed, czyli tak. Taka i koniec, kropka. I to w zasadzie takie dosyć uczciwe i normalne w relacjach pomiędzy deweloperem a klientem, że on mu sprzedaje, no co prawda, mieszkanie, tak naprawdę nie mieszkanie, tylko prawo do tego mieszkania, jak ono zostanie wybudowane, że jest cena już ustalona. A teraz jestem ciekawy, czy przypadkiem to się trochę nie zmieni, chociaż to będą dosyć odważne zagrania ze strony deweloperów, jeżeli te ceny będą podlegały waloryzacji, no, bo dotychczas to była tylko dwie opcje tak naprawdę. Jeżeli stawka VAT by się zmieniła, no i jeżeli faktycznie wybudowane mieszkanie ma inną powierzchnię niż zostało wybudowane. Jest to ciekawe. Ja nie podpisywałbym raczej umów, które byłyby waloryzowane, no bo czym? Inflacją? To co? Podpisałem na jakąś tam cenę, a nagle mi deweloper mówi, no ale przez dwa lata to było jednego roku 15%, drugiego 10%, więc faktycznie to mieszkanie miało kosztować 500, już będzie kosztowało 700, nie? I mówisz, że jak? No ja dziękuję, nie? No, tylko z drugiej strony, czy klienci czytają akty notarialne, które podpisują? Bo mi się wydaje, że nie. To zależy kto, wiesz. Mojemu koledze zdarzyło się, że sprzedał mieszkanie na innym piętrze. Po prostu kupił cały pion od dewelopera i mu się pomyliło i sprzedał na innym piętrze klientowi. Nie? To się zdarzyło, ale to jest przy hurtowym działaniu. Natomiast wiesz, kupujesz swoje wymarzone mieszkanie, tak? To ludzie, niektórzy każdy przecinek sprawdzają 5 razy, czytają co. Zależy kto, jaki ma. Zależy kto. Myślę, że jednak mniejszość. Inni to na telefonie u notariusza siedzą i tak to wygląda. No ale też mają akt czasem tutaj, nie? I sobie czytają, więc ja też tak czasem robiłem, żeby nie było. Okej, ale dobra, posłuchaj, to jak to z Twojej perspektywy wygląda? Czy widzisz jakieś powody, dla którego ceny na rynku nieruchomości, na rynku pierwotnym, choćby w Łodzi, czyli na takim rynku, gdzie ceny sprzedaży są ściśle powiązane z ceną wybudowania? Czyli nie tak jak w Warszawie, że na przykład budujesz za 10, a sprzedajesz za 40, tak? Bo to jest zupełnie nieporównywalne. Oczywiście te dane sobie rzucam luźno. Tutaj jak masz, nie wiem, ceny wybudowania 7, to sprzedajesz za 8. Ceny wybudowania 6, sprzedajesz za 7,5. Mhm. Czy widzisz do tego przestrzeń, żeby ceny nieruchomości w Łodzi na przykład spadały na rynku pierwotnym? Wiesz co, nie czuję się tutaj do końca ekspertem, żeby wypowiadać się na temat cen nieruchomości. Wydaje mi się jednak, że ze względu na tą inflację, którą mamy, na różne inne czynniki, ceny nieruchomości nie powinny spaść, chociaż są również czynniki, które by świadczyły o tym, że te ceny nieruchomości powinny spaść. Także mamy ze sobą trochę sprzeczne czynniki, które z jednej strony mówią, że będą rosły, a z drugiej strony, że będą malały. Także no, nie będąc ekspertem, bardzo ciężko mi wyważyć te czynniki, który z tych czynników stanie się najbardziej istotny i spowoduje, że te ceny nieruchomości faktycznie pójdą w określonym kierunku. No bo jest to trochę spekulowanie, co się wydarzy. Wiesz, moja praca polega na
skonstruowaniu planów, co zrobić, gdy coś się wydarzy. Czyli działam nie tylko tak, jak jest tutaj, tylko staram się to wyprzedzić. Typu, ok, dziś jest tak, wariant pierwszy stanie się tak, co wtedy robimy? Wariant drugi stanie się tak, co wtedy robimy? Wariant trzeci stanie się tak. I podejmując decyzję, muszę być na wszystkie te rozwiązania gotowe. Czy myślisz, że teraz, w najbliższym czasie na rynku nieruchomości, rok, dwa, życie dla inwestorów, deweloperów, czy w ogóle dla ludzi z branży nieruchomości będzie łatwiejsze czy trudniejsze? Znacząco trudniejsze. Jestem tego przekonany z tego powodu, że już wystartowało znacznie mniej inwestycji, a te inwestycje później powodują, że nie wiem, ktoś, kto kładzie płytki, ktoś, kto nie wiem, robi żelbety, ktoś, kto później nie wiem, ubezpiecza tą nieruchomość, sprzedaje telewizory. No, wszystko, co w ramach tej nieruchomości później by się wydarzyło, no to aktualnie przy tym zaciągniętym ręcznym, przy tych inwestycjach, które są wstrzymane, te rzeczy się nie wydarzą. A później, no dalej, ten płytkarz, który kładł płytki, wydaje pieniądze w spożywczaku i tak dalej, i tak dalej. To jakby taki łańcuszek. Więc moim zdaniem dużo osób pracujących w rynku, szczególnie w tym budowlanym, bo ich to dotrze do nich najszybciej, będą mogły mieć problemy z tego względu, że po prostu będzie mniej pracy, a teraz ci wszyscy, którzy są rozpędzeni, te inwestycje, które są rozpędzone i wszyscy, którzy w nich pracują, no jest ich po prostu dużo, bo była duża potrzeba na tych ludzi. Również to się może wydarzyć w mojej branży, jeżeli chodzi o osoby, które nadzorują inwestycje. Startuje mniej inwestycji, no to jest mniej osób potrzebnych do nadzorowania tych inwestycji. No i to tak można by wymieniać w nieskończoność. W każdym razie jestem zdania, że teraz na rynku pozostaną podmioty, które profesjonalnie się tym zajmują, wiedzą, jak to robić, mają dobre kontakty i właśnie te czynniki sprawią, że te osoby będą miały pracę, a inne będą miały z nią po prostu problem. Okej, okay, no to gdyby tutaj kolejne... Słuchaj, dziękuję Ci za taką odpowiedź, bo to jest, myślę, bardzo cenna wiedza od środka i widzisz, jakie będą konsekwencje i większość ludzi się nad tym nie zastanawia. No ale teraz znowu pytanie, gdybyś obserwując tylko jak gdyby z Twojego punktu widzenia, bazując na Twoim doświadczeniu, Twoich obserwacjach, czy polecałbyś teraz deweloperom rozpoczęcie budów, czy wstrzymanie się z nimi? I dlaczego? Ja Ci powiem tak, to dużo zależy od tego, w jakiej sytuacji jest deweloper, bo być może przeprowadził dużą przedsprzedaż. Czy ma już klientom, którym obiecał to, że on wybuduje. No to w takiej sytuacji, no, jak komuś się coś obiecuje, no to trzeba to dowodzić, trzeba startować z inwestycją, tak? No to jest, powiedzmy, jakaś jedna sytuacja. Ale może być deweloper, który dopiero co, nie wiem, dostał pozwolenie na budowę i zastanawia się, czy startować, nie ma jeszcze tego ciśnienia po stronie klientów, nie? Mhm. Wtedy ja myślę, że warto byłoby jeszcze kilka miesięcy poczekać, poobserwować rynek, poczekać na spadki, które mogą się wydarzyć, jeżeli chodzi o materiały i usługi budowlane i wtedy startować z inwestycją. Ja bym do tego tak podszedł. Czyli jeżeli nie mam za swoimi plecami jakiegoś ciśnienia, że muszę startować, ja bym się chwilę wstrzymał i zobaczył, jak rozwinie się sytuacja. No tak, no bo tak jak ja powiedzmy gdzieś na to zaciekle twierdzę, że ceny nieruchomości za bardzo nie mają przestrzeni do spadków, to równocześnie jest przestrzeń do spadków, już się to dzieje, do cen materiałów, bo przecież hurtownie też pozamawiały, są te hurtownie obładowane, a nie ma nagle popytu na materiały, które miały przecież zejść. I tak samo z ekipami budowlanymi, gdzie po prostu nie będzie takiego popytu. Stąd ceny naturalnie się obniżą. A i paradoksalnie, pomimo obniżki popytu na nieruchomości, no mówimy, że jest gdzieś ciężko o te spadki. I to jest paradoks tak troszeczkę, nie? Nowa ustawa deweloperska i tak dalej. Ale dobra, Patryk, ja Ci bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że wyjaśniłeś mi i naszym widzom wiele ciekawych niuansów, zupełnie innej perspektywy. I to jeszcze z perspektywy człowieka, który pracuje profesjonalnie dla deweloperów i prowadzi takie inwestycje. Więc dziękuję Ci jeszcze raz. No i miło mi, że mieliśmy okazję ze sobą o tym porozmawiać. Dzięki serdecznie za zaproszenie. 3 dni temu się skontaktowaliśmy i jest dzisiaj nagranie. Także super szybka organizacja. Super. Do zobaczenia. Dzięki bardzo. Cześć, cześć.